kolesi, no opowiada sobie o takie pamiątki, przywożą pieszczelniaczki, tak? I wy będziecie mieli takie pamiątki z podróży dzisiaj, że właśnie z Nowej Zelandii. Haka. Jeżeli nie, to poproście, żeby wam w domu... Nazywam się Magdalena Kobierecka. Jestem autorką tego projektu Pędzlem po mapie. Widzimy się tutaj dzięki uprzejmości Urzędu Dzielnicy Wilany. Moja asystentka Liliana Chwistek. Dzień dobry. Projekt Pędzlem po mapie powstał po to, żeby osoby, które nie wyjechały, a skoro się tu dzisiaj widzimy, więc chyba też nie wyjechaliście tak jak ja z Warszawy, żebyśmy mogli przy pomocy technik plastycznych i naszej wyobraźni troszkę popodróżować. W zeszłym tygodniu byliśmy w Turcji, malowaliśmy na wodzie, z Nowej Zelandii przywieźliśmy maoryskie maski z tatuażem wojowników, a dzisiaj udamy się na Wyspy Wielkanocne. Możesz? Pamiętam jakąś masę, ktoś ma mnie załatwić, jakąś zgrzewkę, mydeł. Ale ja bym nie chciała mama nagrodzić. Artystka przy swoim dziele. No tak. Taka dokopania, jak oni mają. Przeminamy lot. Nie, bo ich ciągle gdzie jest? Tutaj mnie wyszło. Nie? Widzicie, tak jak jest to tutaj wykonane, albo tak jak tutaj na tych obrazach, żeby właśnie łączyć bardziej tradycyjne podejście, czyli... Dzień dobry, witamy Was na siódmym już spotkaniu z cyklu Pędzlem po mapie. Trzeba więcej, to przygotujemy więcej kolorów. Na początek, że jeżeli ktoś by kiedy bez zrezygnowała, jeszcze Dzień ostatni dzień. Czuję się jak na Tak, dużo sikami. Poznaliśmy się troszeczkę, Tacie, prawda? Nie znaliśmy się w ogóle, a teraz się trochę poznaliśmy. I zauważyłyśmy, że macie w sobie ogromny potencjał. I planami powędrujemy na teren zielony, należący tutaj do urzędu. Wydaje się, że można ją malować i sobie wybierze do swojego ulubionego koloru plamy jakiś... Wybierz sobie też o jedną, daję ci potrzymać. Tutaj sobie...
Można freskać, można z bliska, z daleka, z boku. Można poszukać na przykład skojarzeń, na przykład nie robić. Albo nie będzie wiedzieć.